connais, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine. Je t'aime quand même, je suis pas tes potes, ton boss ou tes collègues. Tu me prends vraiment pour un con, tu crois que tu m'endors, même derrière ton masque. Donc bonjour, merci d'être venu. Avant de commencer, on souhaite dire qu'on va dédier ce spectacle à Tadeusz Szuszewicz, malheureusement décédé ce matin. Donc, Si on sortait prendre l'air, tu veux prendre la mer. Prends-moi la main, sinon un concert. Pour faire la fête, mais je laisse faire moi. On fera demain, et si je prends déjà. Od jutra się zmieni. Tak, od jutra. A więc od jutra. Jest to postanowienie, do którego się przygotowywa. No nie, tak nie można, tak żyć. A także bliżej. A więc jest to postanowienie, do którego się przygotuję. Nie przygotuję, ale tylko przygotowuję je od wielu lat. A nawet przygotowuję się i wreszcie gdzieś na odwołanie. Postanowiłem, że od jutra się zmieni. Tak sobie postanowię gdzieś w noc, po przewróceniu. Przez zaczęcie czytałem, że można iść w dwóch kierunkach. Dobre, to jest strona prawa. Przód i góra. Złe, to strona lewa. Tył i dół. Ale coś się za późno, a we stronę lewą sami mieć na prawo. Tył na przód też nie będzie łatwo. Od biedę tył mogę zmienić na górę. Nawet leżę w górze. I jeszcze czytałem inne słowo. Dobro słowo. Jasność, ciemność, mądrość, głupota. Piękno, brzydota. Wysokość, niskość, ciepło, chłód, siła, słabość. Autor może filozof, a nawet prorok. Nie pamiętam, bo zasnąłem. Napuszczę te słowa na siebie. Jest to na siebie z tego wysokiej gadaniny. Wynikało, że muszę zło wymienić na dobro. Ciemność na jasność. Głupotę na mądrość, brzydotę na piękno, niskość na wysokość, chłód na siłę, słabość na siłę. Jeśli tego nie dokonam, to nigdy się nie zmienię na lepsze. Ale przecież nie mogę tego dokonać w łóżku przed zaśnięciem. Ta zmiana musi się dokonać nie tylko we mnie, bo tego nikt nie zauważy. A jeśli nie zauważy, to nie będzie wiedział, że się zmienił. Nawet ja sam mogę nie zauważyć, że się zmieniłem z gorszego na lepsze. Jakże daleko odbiegam od tematu. Wróćmy więc do naszych baranów. Wracam więc do moich baranów, do czarnych baranów i do białych baranów i do pierwotnego tekstu. Wstałam i usiadłam na krześle przy biurku. Tu się nowe życie rozpoczyna. Witam Łop. To się zaczęło 28 września 1992 roku. A dziś mamy już sobotę 7 listopada. A zaczęło się tak. Powiedziałam sobie, od jutra się zmieni. Wprawdzie jakiś głos powiedział, czemu od jutra, zmień się dziś. Zawsze są dwie możliwości. Można się zmienić na lepsze albo na gorsze. Oczywiście ja chciałam się zmienić na lepsze. Ale się nie zmieniłam. Zamiast czytać Króla Ducha, oglądałam doktora House'a. Zamiast myśleć o zbawieniu duszy, czytałam gazetę.
Zdaje mi się, że już się nie zmienię do końca życia, bo dziś mamy już pierwsze dni 2014 roku, ale to już moja tajemnica. Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o tym, żeby zostać strażakiem. Chciałem mieć błyszczący hełm, pas, topory. Zdawało mi się, że z płonącego domu wynoszę znajomą dziewczynkę, że wszyscy mnie podziwiają, dziękują, przypinają medal. Biegałem po podwórku z rozwartymi ramionami. I wtedy zdawało mi się, że jestem samolotem, pilotnikiem. Byłem też małym źrebaczkiem. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, zmieniły się moje marzenia. Chciałem zostać podróżnikiem, milionerem, poetą albo świętym. A teraz? Teraz zawsze jestem sobą. Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie. Do siebie? Co tam jest? Nic. Wszystko jest na zewnątrz. A tam są jakieś drzewa, obłoki, marmi. Ale to wszystko tylko przepływa przeze mnie. Winogron jest coraz mniejszy. Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Zamkniętymi oczyma widzę miłość, prawdę, wiarę. Tak, to tak jest. Mężczyźni są strasznie dziecinni. Ciągle dążą, a jak już dotrą do celu, rozpaczają. Spieszą się, mordują. Nigdy by w nich nie dojrzał głód. Są nieuważni. Żaden z nich nie uchroni przez 9 miesięcy owocu. Jak to dobrze, że to my rodzimy i dźwigamy życie. Oni są urodzonymi abstrakcjonistami. W tym jest śmierć. Stój! Stój! Kto idzie? Stój, bo strzela. Halt! Konferencja dopiero za 2 godziny, ale trzeba się przygotować. Ja zaraz pana przygotuję na wszystko. Idioci. Znów wojna? Nie, to córki księżnej Monako. Pobiły trojaczki. W związku z tym w całej Polsce urządza się żakinady, dziecinady i tak dalej. Od szczytu tak, aż do silnego Polski. 8 listopada w zespole szkoły podstawowej i gimnazjum w Działoszynie odbył się drugi festiwal piosenki żołnierskiej i patriotycznej. Radosna, a czasem nostalgiczna pieśń przypominała czasy zawieruchy wojennej oraz trudny okres powojenny. Złodzieje, oszuści, onaniści, hipokryci, krytycy, bigamiści. Leżę. Szefowie rządów i sztabów pozwolili mi leżeć i patrzeć w sufit. Sufit. Piękny, czysty, biały sufit. Kochani są ci szefowie. Można spokojnie spędzić niedzielę. Proszę, Tysia. Tysia, proszę. Kiedy jeszcze żyłem, doprawdy będziecie zgorszeni. Będziecie ubawieni, znudzeni tym opowiadaniem. Pewnie zacznie się martyrologia. Nazywa, jak? Martyrologia, męczeństwo. Rozumiecie, Mewa?
Moje przyzwisko było rana. Pan patrzył, że nic się nie zmienił. Zawsze coś wymyśli. Zaraz. Zwykła przyzwoitość każe wysłuchać. Bodaj nieuważnie, kiedy człowiek pragnie opowiedzieć o swoich mękach. Namnożyło się różnych udziarzy. Jeśli chodzi o mnie, to motorem mojej pracy była miłość do prostego człowieka. Podnieść go, podzielić się, łączyć i podnieść. Uszlachetnić przez łzy i śmiech. Przezwyciężyć samotność. Ja tam myślę, że pan był gorszy śmieć ode mnie. I co pan chce podnieść prostego człowieka? Pan jest wygadany, ale bojący się. Niech pan, panie potrąży się na mnie gniewa, ale ja znam jeszcze gorszego od pana. Jeden taki to przemawia przez radę i pisze. Niech pan, panie potrąży o prostych ludziach, ani o nas czytelniczych nie gada. Prostych ludzi już nie ma w naszym kraju. Dziękuję wam, Brona, ale musicie zrozumieć. Od wielu lat obracam się między ludźmi, którzy mogą do tego. To za karę, panie potrąży, za karę. To już nikogo nie obchodzi. Oni mi kazali rękę w rękawiczce wkładać w imadło i skręcali to imadło. Niech się pan uspokoi. Wszyscy cierpieli, a ci, co nie cierpieli, to będą cierpieć. Muszą cierpieć. Tylko w dawnych czasach szczęśliwi żyli obok nieszczęśliwych. Mi się wydaje, że nawet jakaś Kinowa też musiała cierpieć. Albo będzie cierpiała. W naszych czasach wszyscy muszą cierpieć. Wszyscy równo. Całą pustkę, cały strach współczesnej ludzkości noszę w brzuchu. Czy myślicie, że żołądek normalnego człowieka to wytrzymuje? Nie. Dostaje się rozstroju. Z Kierkegaardem sprawa była dziecinnie prosta. Jego ojciec, stary Kierkegaard, ciemny chłop z Jutlandii, ciągle straszył syna piekła. Ten stary Durek zmarnował chłopcu młodość. Nic dziwnego, że później Kierkegaard z żalem wspominał o swojej młodości, której nigdy nie użył. Później jeszcze jakaś Regina Olsen puściła w trąbę naszego myśliciela. Jakby mu się wtedy trafiła jakaś dobra dziewczyna, wszystko by poszło inaczej. Przestaliby się. Przy tym naszego filozofa strasznie wyśmiewali jakieś korsary. Zmarnował się. Przez Reginę Olsen. Prosiliście Wrona, żebym wam opowiedział parę. Rozumiecie, Wrona, że to trudno kupisowo. Miasto duże, ładne. Ja już mówię, panie patronże. To nie było nas już po rewolucji? Tak, Wrona, zwyciężyłeś. To ta panienka, co śpi i ten, co te 100 tysięcy złotych pożyczył, to mi sobie powiedzie? To są sprawy złożone. Pan patronże zawsze się wymigiwał. Właściwie to nie wiem, co dalej robić. Jak się żyje, to trzeba jeszcze grać. Was wurde ich der kleine Name meinem Herzen zur Gefahr und das ist schön, so schön. Weil wurde sich freut sich gut und dein das Sein gibt dir den Mut. Kurwa Mać, chcę ta wiedzieć, chłopaki. Jak mnie AK wykończyło, posłali mnie, żeby zastrzelić jedną kurwę, która się żandarmami puszczała. Poszedłem bom żołnierz, rozkaz dla żołnierza, święta rzecz. Przychodzę tam, patrzę, młoda jeszcze, płacze, składa ręce, modli się do mnie. Żal mi się zrobiło, darowałem jej życie. Przespaliśmy się, przyrżnąłem, a dopiero rano zaszczelili. A co się okazało? Zaraziłem się. Wysłali mnie, Marka, na zarażoną. A gdzie się teraz leczyć? Zgubić się nie chcieli. Oto widzicie, jak Aka z ludźmi postępuje, jaką dla nas matką jest. Gnij człowieku, nic ich to nie obchodzi. Z panami, chłopaki, nie dogadacie się. Ja sam jestem rotmistrzem kawalerii, szlachcicem i dziedzicem, ale pluję na tą własną z nią klasę, bo znam ich, kurwa, macie od dziecka. Porzucił majątek, pałac, karety, wolanty i przeczytali krew przelewać. Widziałem go na salonach we fraku, w lakierkach i biednych rękawiczkach. Konno z generałami hrabiami i rzucił to wszystko.
a za wielką służbę sypa złapał, znaczyli go. Wszystko zostawiłem i to jedno ze sobą zabrałem. Prezent od mojej narzeczonej, która jest szlachciantką francuską. Bo ja kocham muzykę i wy musicie kochać mnie i muzykę. Dlatego instrument ten ze sobą do lasu przyniosłem i wam go daję. Bury, otwórz patefon, żeby wszyscy widzieli i słyszeli, jak gra. Nakręć się. Tylko delikatnie, żeby się sprężyna nie zrywała. Chodź tam bliżej, ostrożnie z igłą, bo nie ma zapasu. Lębą ulega są dywoki pasa. Lębą ulega są dywoki pasa. Losem kału kula ze stopem wyci soja. Koso on łożył. Do was przyszedłem, bracia chłopi. Miałem kiedyś majątki ziemskie i kamienice. Tam czapkę zdejmował i w rękę całował. Karetą jeździłem. Ale plunąłem na to wszystko i do was przyszedłem. Do was przyszedłem, bo wasza krwawica i podwarz jest mlekiem naszej ojczyzny, a tutaj słodkie są kajdany i blizny. Chcę z wami walczyć, z wami krew przelewać za wolność naszej wspólnej matki, której my wszyscy jesteśmy sieroty i dziadki. Nie, kurę odstawił. Cześć, trzeba umyć. Co chcesz umyć? Bitofon trzeba umyć. Jakie to pieniądze przecie. Ty walcz se racicę umyj, bo ludzi wytrujesz. Siekierka tu na pacie przysrać. Zwoiwa to siekierka nie czuje. Maszynę szkoda, nie? Wezmiesz matę, wybiorysz jego cinę i będzie grać. Jutro się go wyczyści, he? Jakoż myśla przejucha, śpiwa jako żywy, niby Młynek, a gro? No dzisiaj dosyć muzyki. Marek to jest główka, wodzeń powinien być, mucha nie siada. Znam go dziecka, dziedzicę go, panicze, kozmiczem, a do innej demokracji żyje. A za wielą służbę sypa, a za wielą służbę sypa złapał, odznaczyli go. Służ panu wiernie, to ci panu piernie. Siekierka, sam kopcie, ino ci chcę. Ty walisz, do plutonowego mówisz, ciulu. Jak się wojenka skończy, to pojedziesz do Częstochowy i Krakowa. Panny cię będą witały, dadzą ci medal. Zaś tam dadzą. A siekierka był w Krakowie. Byłem. Na Wawelu byłem. W muzeum też. W kościele mariackim. A to prawda, że tam króle polskie w grobach leżą? Są tam groby polskich królów. I największy dzwon Zygmunt. A ta z Moczejami jedna. Też jest. A jakie króle tam są? A burę, dejże się wyspać. Kiedy nie mogę. Dam ci kiesę swoje spiritus, mi opowie. Policz medy na jej jacht, tu uśniesz. Już ja sikierka powie. A to muzeum, to jakie jest? Stoją tam figury, potem idziesz znów po marmurowych schodach. To wiszą na ścianach obrazy. Co je na tych obrazach? Jest tam jeden obraz, wielki jak ściana. Namalował go jeden taki Matejka. Wielki obraz jak ściana. Będzie 10 metrów na 10. Namalowany jest tam polski król, co mu klęcząc krzyżak hołd składa. Nazywa się hołd pruski. Ale czego? Co? Tak się nazwą. Gówno ci do tego, wszystko chcesz wiedzieć. Modli się gad pruski i zdradę już knuje. A król zamiast łeb toporem uczupać jeszcze ściska krzyżaka. Polaki zawsze były takie, to teraz im plują w kaszę. To je na tym obrazie. A idźże, ciulu. Cicho, będzie ta kurwa, świergocą mnie też jedynie na jednym. A na drugim obrazie, co je? Na jakim drugim? Tam obrazów 1000. Na jednym wielkim goła kobita na czarnym ogierze jedzie. Ładny obraz, duży. Całkiem goła. Przecież to grzech. Nie wiem, to na obrazie. Co?
Ogie, bracie, jak smok, jaja wyklamcowane, ognie młyska, ludzie stoją, lornetują i gadają do obrazu. To? Nie wiem, śpi. Ten jest fragment z dramatu Do piasku. Bohater tego dramatu, Waluś, trzymany jest w budzie Warsa. W tej scenie Waluś jest psem, łakomie wyżerającym zmysł kobiety. Waluś nie umie mówić, nie umie składnie opowiedzieć historii, która doprowadziła do jego aresztowania. Był jakiś napad na plebanie, gwałt na gospodyni, kradzież. Waluś brał w tym udział, ale jakich czynów się tam dopuścił, nie dowiemy się nigdy. Panie, nie jestem godny. Nie jestem. Nie. Nie dotknę twojej szaty. Czemu się kryjesz? Czy się boisz, panie? Uciekasz. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie ozdrowiona dusza moja. Jaki panie? Jaka dusza? Panie, ja pana nie znam. Co pan tutaj robi? Panie, widzisz serce moje. Ja, twoja idiotka, co ja wygaduję. Pana mi się zachciało. Do pana mówię. Do ściany. Panie. 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 A pana nie ma. Ślubowałam, że do końca życia nie będę. Że do końca życia nie wezmę do ust. Nie będę. W każdą sobotę będę zachowywała milczenie. Jeśli on wróci, a jeśli nie, to co ja? Będę jadł na słodycze? Ja, panie, ja twoje naczynie. Twoja. Dlaczego córka Jaira była godna? Jaira? Jakiego znowu Jaira? Twoja twarz pod niebem, zamkniętymi oczami. Padał na nią deszcz, a ona leżała uśmiechnięta, uśpiona. Tak śpiał dookoła oczu i ust, zamieścił się w kącie oka. Spadły liście. Potem koło żywej muszy ducha na piasku szumiało morze. Potem twoja twarz zaczęła się zamykać. Wreszcie odwrócona upadłaś w piasek. Wtedy głowa ukazała tamtą stronę. Pokrytą włosami, pozbawioną ust, ślepą. Czułem ją pod dłonią, rosła, pełna wydarostów wilgoci. Przysypana pięgła pewnym pyłem, ściśnięta i rozdarta, z otworami na oczy, z czużym pyskiem. Rodząca człowieka, rodząca ludzkość, makrospora. Olbrzymia twarz, twoja zła twarz rodząca, a potem wszystkimi rysami zaczęło do mnie płynąć światło. Dziś połknęłam czas. Te zegary idą we mnie. W moim gardle, w moim brzuchu, w moim podbrzuszu, w moim żołądku, w moim sercu. Idą we mnie coraz ostrzej, coraz głośniej, ciężej. Wskazówki wchodzą we mnie, przebijają. Teraz te zegary tykają w przedłubach moich rąk, drżą w kolanach, idą w moich udach, idą we włosy, idą we mnie, idą w mojej, idą głębiej. The sun is shining. Oh, and peace broke out in the world, and no one says a word. Spóźniłam się trochę. Nie mogłam, nie miałam czasu. Teraz mam czas, warunki, zdrowie. Chcę urodzić dziecko. Chcę rodzić. Czego stoisz? No proszę, tu na wyjście z gazety.
Wycinam sobie różne takie ciekawostki. W życiu na marcie, latających talerza, rozszerzeniu różnych organów. Gazety czytasz? Nie, szanowna pani. I co w tych twoich gazetach? Co na tym waszym zakichanym świecie? Sytuacja znów bardzo napięta. Trzeba rodzić. Kto tylko może, powinien rodzić. Te sytuacje podzielił pani odwagę. Sytuacja jest zawsze jednakowa. I co tam w waszych gazetach piszą? Władimir Putin rzucił w świat dramatyczne ostrzeżenie. Jakież ostrzeżenie rzucił ten wasz Władimir Putin? Jesteśmy dzisiaj świadkami wstępnego stadium III wojny światowej. Czekaj, bo zapomniałam. Mówiłeś mi, że ten wasz Władimir Putin, czy jak tam, mówił o III wojnie, że się toczy. Właśnie, Moskwa, pani, że się toczy. Nie, się toczy. A ty pójdziesz i kupisz mi w sklepie worek mąki, cały worek, i tu przyniesiesz. Robaki się zajmą, poniesie pani stratę. Sytuacja nie jest tak krytyczna. Wydaje mi się, że na razie 2-3 kg to już wystarczająco. Mąki nie kupisz. Będę jeść ciasto, będę się tuczyć. Oni robią wojnę, a ja ciasto. Ciastem zakryję wojnę. A o robakach mi nie mów. Robaki najnosi we wszystkim. Robak się mnie i w bujnym kwiecie. Jak deklamował mi kiedyś narzeczony, który zresztą poległ. Przynieś mi tort i miskę bite śmietany. Robaki, wojna. Teraz wszystkiego się boją głupcy. Wszyscy powinni rodzić. Wszyscy! Bez względu na wiek, rangę, płci, światopogląd. Czy śmietanę zapakować? Czy pani zatrzymuje na miejscu? I na miejscu i zapakować. Widzisz, chłopcze, my musimy robić swoje. Musimy gotować i rodzić. Ci Włosi to tylko amore bambino. Mądry naród. Musimy słodzić i rodzić. Gotować, rodzić i słodzić. Bez przerwy. Nie szykują wojny. Toczy się, spluj na to. A ty powinieneś utrzymywać szklankę w czystości. To jest twoje zadanie. Ach, pani, cukier, moka, smalec. To było dobre w tamtych epokach. Dzisiaj nic nam nie pomoże. Mów mi Bogiem nie będzie. Mówisz o rzeczy, synku. Brzuch, łono. Brzuch to rzecz wspaniała, ale traktowana po macoszeniu. Jest to rzecz wspaniała. Ogromna, cała kraina. Jest to kraina bezbronna, niewinna, rozległa, odsłonięta, miękka, uległa, zagnięta, otwarta, obejmująca nasz żywot wieczny. Ale tyle w niej pocisków, odłamków, tyle noży, bagnetów, dzid, strzał. Te wasze męskie brzuchy są wypełnione żelastwem, a nasze jeszcze biedniejsze, jeszcze pojemniejsze, różne obce ciała w nich. Dodatkowe instrumenty, członki, dzieci. Nasze brzuchy, te biedne mule, to prawdziwe młyny, to miękkie, ciepłe bochny, noworodki zbitej śmietany. Człowiek powinien nosić na brzuchu pancerz. Brzuch powinien podlegać ochronie międzynarodowej. Powinien być chroniony przed wszystkimi ciosami. Z dołu i z góry, z prawej i z lewej. Cała ludzkość to brzuch, pulsujący, ciepły, pomarszczony jak figa, napięty jak wojenny tenor. Ciekawa jestem, co też o brzuchach się generałowie. O brzuchach on nigdy. Oni tylko starca, kobieta i dzieciach. Niech pan zwróci uwagę na przemówienia generałów. Mówią o tarczy, parasolu, mieczu. Mówią o odlecie, o miażdżącym ciosie, o broni jądrowej, żeby mi jądra spuchły. Tymczasem te wszystkie rakiety, pociski i nalaski są skierowane w łagodne, białe, odkryte, rozległe, bezbronne, ślepe brzuch kobiety. Ale jest krzywdy! Mężczyzna!
zaraz na mnie szalejamy. Ale nie skończymy. Merda! A zaraz na mnie szalejamy. Ale nie skończymy. Merda! A zaraz na mnie szalejamy. Ale nie skończymy. Merda! Pieść mnie. Pieść. Moment, szybko zgadanie. Pieść. Pieść. Ty chwileczce, tylko wyrzucę śmieci. Zostaw to i pieść mnie. Pieść. Za minutkę, tylko we ręce. Nie za minutkę, tylko w tej chwili. Za minutkę będzie za późno. Czekałam 48 lat, a ty teraz zajęty się śmieciami i wycieraniem rąk. Czekałam. Zawsze czekałam. Albo by nie śmiała jak motel, albo głupi jak buchaj. Ten nie wiedział, co robić z rękami, a tamten nie wiedział, co robić z nogami, bo się pociły ze strachu. A jeszcze inny został kapucynem. Jeszcze ostatni, pochwała. Wytrzyj ręce i chodź tu natychmiast. Czego stoisz? Jak na weselu? Ja półtora nieszczęścia. Nie mam ani chwili czasu do stracenia. Rusz się! Futurolog zakichany. Bo skoro to nie jest tak ubrana, że to prawda. Ubrana. Ty też jesteś ubrany. Nie widzisz, że cała drze? Ubrana. To mnie rozbierz. Co się nie gapisz? Nigdy nie rozbierałeś kobiety? A prawda, wy teraz tego nie robicie. Wszystkie są rozebrane. Zaglądacie, gdzie się wam podoba. Życie ze mnie wycieka. Stój, chodź tu bliżej. Daj mi rękę. Zdaje mi się, że coś chodzi mi po nocy. Pewnie mysz albo karaluch. Jak wam nie wstyd. I to ma być reprezentacyjny lokal? Wyraźnie czuję, że coś chodzi mi po nocy. Zobacz co, bo ja nic nie widzę. To niemożliwe, ale skoro pani. U nas nawet mucha nie siada na gościa, nie śmie. Co niemożliwe? Przecież Jurka po mnie nie chodzi. Zostaw. Nie trzeba, już weszło. Co się gapisz? Weszło we mnie, nie ma już o czym gadać. Pewnie lepsze się mylić. W naszym lokalu wytępiono muchy, komary, gryzonie, wróble i muchy. Muchy są u nas likwidowane wszelkimi dostępnymi środkami fizycznymi i psychologicznymi. Przy pomocy edukacji i perswazji. Chcemy ma pacjent na muchy, plakat na muchy. On ma swoje metody. Był na specjalnym przeszkoleniu. Nie zagaduj mnie, tylko pieść. Tak ni stąd, ni zowąd, bez żadnej przyczyny. Nie gręć, pieść. Gdzie, jak? Wszędzie. Zaczynając z tyłu albo od głowy. Niczego nie nauczysz się w kinie, w telewizji? Po prostu straciłem głowę. Nie wiem, od czego zacząć. Wszystko jest do kochania. Gamon! Można kochać włosy, skórę, kości. Jest miłość paznokci i miłość języków. Miłość rąk i nóg. Miłość pieprzyków, piegów, znamion. Miłość ogiera i byka. Kameleona, kozła, osła, barana. Na psi, kąci, ptasi sposób. Osie! A ty co? Koprowa? Pani mnie obraża. Pani inna się opinować, bo jeżeli nie są publiczne, to zaczyna być niesmaczne. Słucham? Nic. Zostaw. Przyjdź mi jaja, surowe, cebulę i trufle. Rozumiesz? Przepisz. Dużo fosforu. Czekaj, gdzie lecisz? Koniec starego i początek nowego roku zawsze uświadamia nam w sposób dość brutalny, jak szybko mija czas. Uderzmy się w piersi. Ileż to razy same dopadamy córką plusek na talerz, bo chcemy, żeby dziewczynka dobrze wyglądała. A tymczasem wraz z okresem pokwitania mija zazwyczaj trusza. A, kiedy mylał te swoje dzieci, wtedy ma ogromne doświadczenie. Miał kto docenia możliwości i mądrość starych kobiet. Pani powinna zostać generałem, sekretarzem,
prezydentem, namiestnikiem. Mój kotku, byłam już wszystkim. I namiestnikiem, i Sartrem, i świętą krową, i zwykłą siedmiopudową przykupką, którą chciał wcielić się diabeł z piesów. Ale teraz nie mam czasu na te głupstwa. Teraz wysiaduję. Siedzę na jaja, oczywiście w przenośni, gadam. Czasu mam mało. Muszę rodzić bez przerwy. Już teraz, tutaj zaraz, przygotuj wodę. Dużo wody, cały kocioł wody. Przygotuj prześcieradło, a dużo prześcieradeł. Namiestnikiem, i starcem, i świętą krową, i zwykłą siedmiopudową przykupką, bo się chciał się jadąc. Ale teraz nie mam czasu na te głupstwa. Teraz wysiaduję, siedzę na jajach, oczywiście w przenośni dla mojej. Czasu mam mało. Muszę rodzić bez przerwy. Już teraz, tutaj zaraz. Jestem młotony, ale walczę z tą słabością. Walczę i to powinno stosunkować do mnie przyjemnie. Raz pamiętam, że po 5 pensji kupiłem sobie 50 rubli strzałem za krwimi przepadem. W nocy to jadłem. Zasłoniłem okno i zacząłem jeść. Jedząc, wspominałem siebie jako chłopczyka. Ale jedzenie tych rubli stawało się coraz trudniejsze. Jadłem w samotności. Ruchy moje były ociężałe, ale jadłem wytrwale. Jadłem w samotności. Najpierw czułem smak tylko na podniebieniu. A potem opanowały mnie różne myśli. Jakie moje życie jest puste, pomyślałem. Jak rurka bez kremu. Lubiłem się coraz smutniej, ale jadłem rurki automatycznie. Choć robiłem przerwy w jedzeniu i zamyślałem się. Aż chciało mi się płakać. Zapłakałem. Łzy coraz obficzne spływały po moich policzkach. Czułem w sumie smak na wargach. Jadłem niechętnie. Wreszcie tak się zdenerwowałam, że zamknęłam usta i zaczęłam tak jeść z ustami zamkniętymi. Ale nie było nawet szpareczki, przez którą mógłby się przycisnąć krem. Ja jednak nadal wpychałam rurki w twarz, a potem w usta. Smarowałam sobie głowę tym kremem. Jedna z rurek spadła na podłogę. Nie zauważyłam tego, pośliznęłam się. Upadłam na podłogę. Wreszcie zmęczona, rzuciłam się na łóżko. Zmęczona zasnęłam. Rano umyłam się. No i cóż wielkiego się stało, pomyślałam. Zjadłem tylko kilka ciastek z kremem. Napoleon wrócił milion wojsk, nie licząc koni i armat w bezkresnych stepach. Nawet się nie obejrzał i wszystko było w porządku. Ja kiedyś jeszcze jako dziecko chciałam zostać Napoleonem. Dopiero około 40 roku życia zorientowałam się, że już nigdy ze samej śmierci. Nigdy. Nigdy nie będę Napoleonem. Nikomu o tym nie mówiłam. Pamiętam, że wzięłam urlop zdrowotny. Zamknęłam się w domu z zapasem słuchawek. Nikogo nie chciałam widzieć. Strasznie to przeżywałam. Siedziałam całymi dniami, nawet nocami w lustrze i przyglądałam się w swojej twarzy. Doszłam do wniosku, że jednak taka twarz jest tylko jedna na świecie. Że jej nigdy nie było i nigdy nie będzie takiej drugiej. To mnie pocieszyło. Lustro to piekielny wynalazek. Tak. Ten dzień, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że już nigdy nie będę Napoleonem, w moim życiu chyba najważniejszym dniem. Potem zaczęła się już tylko wegetacja. To znaczy,
Spokojniałam, liczyłam się ze spojrzeniami bliźnich, z ich opinią o mnie i tak dalej. Od tego dnia mówiłam cicho, prawie szeptem. Nigdy nie podnosiłam głosu. Nigdy nie rozkazywałam. Ciągle wszystkich przepraszałam, choć wiedziałam, że i oni nie są Napoleonem. Budziłam się w nocy i postanowiłam sobie, że to bardzo dobrze. A jak się nie jest Napoleonem, to trzeba się liczyć ze wszystkimi drobiazgami. A to właśnie jest życie. Zaraz, kiedy człowiek zrozumie, że już nigdy nie będzie Napoleonem, to zaczyna dbać o wygody. Unika wszelkich niewygód. Bo już nie widać celu i rzeczy. Już się nie mieje w zimnej wodzie. Ktoś zaczesnął drzwi do wielkości. Przed moim nosem ktoś zaczesnął drzwi do wielkości. A nie kto? Czy kiedy sobie odpowie na to pytanie? Czasami się nawet zamieniam w szmatę, ale nie w szmatę w tym wulgarnym tego słowa znaczeniu, w szmatę moralną i tak dalej. Nawet odwrotnie, zamieniam się w szmatę w sensie organicznym, fizycznym. Zauważyłam na przykład, że zwisam na krzesło jak spodnie. Albo zauważyłam na przykład, że liżę byle jak położona, byle jak zwinięta. Czasem przebywałam z wywieszonym językiem i próbowałam wciągnąć go do ust. W takim stanie spędziłam miesiąc. Potem wróciłam do normalnego życia. Żyłam przez 30 lat. Dni szły. W tym czasie zapragnęłam mieć jakąś istotę koło siebie. W tym czasie też czytałam w gazecie, że na planecie już żyje 3 miliardy ludzi. A ja jakoś nie mam nikogo bliskiego. Nie jest więc łatwo, mimo tego rosnącego zagubienia o towarzystwo. Zaczęłam zbierać pudełka od konserw. Potem damskie pantofle i warkocze. Ale skromne warunki mieszkaniowe zmusiły mnie do rezygnacji z tych kolekcji. Więc kupiłam kanarkę. Pierwszy kanarek zdechł mi po tygodniu. Robił się z dnia na dzień smutniejszy, wreszcie zdechł. Znów się zrobiło pusto. Pewnie mam radio, więc słuchałam wieści z dalekiego świata. Również stacji zagranicznych. Najwięcej mówili o bombie atomowej, wodorowej, o rakietach i tak przez całe lata. Raz tylko się popłakałam, kiedy nadali piosenkę o Milordzie, francuskiej śpiewaczki. Już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tak powoli przestałam słuchać o tych bombach, bo to jest straszne i nudne. Książek czytam mało. Wsiadłem więc w oknie, ale tak, żeby mnie nikt nie widział. I wyglądałem na ulicę. Jesienią na ulicach było pusto. Czasem tak przesiedziałem godzinę, a czasem kilka godzin. Patrzyłem w szybę, po której spływał deszcz. I coś tam sobie myślałem. Ale nigdy nic nie przemyślałem do końca. Czasem, kiedy deszcz ustał, szedłem na spacer. Ludzie siedzieli po domach. Asfalt był czarny i błyszczący. Jakieś chmury stały nad domami. Okna były pozasłaniane. Na tej ulicy było tak, jakby prowadziły na tamten świat. Ale to tylko tak wyglądały po deszczu. Listopadowy, pochmurny dzień. Ulica ta prowadziła do dworca. A zimą czasem tak siedziałem całą niedzielę, od rana do nocy i patrzyłem, jak spada śnieg z nieba na ziemię. Przez pierwsze godziny ulica była całkiem biała.
Czasem rano wyglądała jak ze snu. Była zupełnie cicho. Widziałem ślady jednego człowieka, które prowadziły do drzwi mojego domu. Ale to były moje ślady. Ja będę pana prosił o dedykację. To nie będę pana mówił, co pan mi na przyszli, żeby zobaczyć poetę. I co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz. A po chwili powiedział: szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 lat. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom, odbitym zamglonym lustrzem mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy, czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem: nic nie robię. Dojrzewałem przez 50 lat do tego trudnego zadania. Kiedy nic nie robię, robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Widzę wyraźnie tych, którzy wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki ustaw przemienia się w byle jakiego kolora, byle jaki felietonista, byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co, to byle kogo. Byle jakość ogarnia masy jej, ale to dopiero początek. To objawienie i od tego objawienia ludzkość się zacznie zmieniać, no? I czekam, no. Pour ce très bel hommage à Jelitsch, cette très belle performance artistique, didactique, de tout ça, en fait, qui nous a vraiment beaucoup plu. Je parle pour moi, mais j'espère que vous partagez mon avis. Je voudrais juste ajouter que nous souhaitons tout le bonheur du monde à Madame Pavelczyk dans les mois à venir. Et nous espérons que cette belle performance pourra continuer l'année prochaine et les années qui viennent. Et on va faire le nécessaire pour que ce soit possible. Merci encore. Merci. Donc vous êtes tous invités. S'inviter au cocktail à l'accueil. Voilà. Merci.
Thank you.